I witam w open source'owym symulatorze lotu FlightGear. Kontynuujemy poznawanie wahadłowca kosmicznego. W ostatnim odcinku skończyliśmy tutaj na okienku Launch Guidance. Ale nie do końca, bo jeszcze sobie nie powiedzieliśmy dokładnie, czym to jest. No bo tym razem, żeby pójść dalej, musimy dowiedzieć się, czym jest orbita i w jaki sposób opisujemy orbitę. Tak więc mam tutaj przygotowaną taką planszę, gdzie widzimy Ziemię, widzimy na czerwono orbitę i nasz orbiter, który krąży po tej orbicie wokół Ziemi. No jak widzimy, ta orbita nie jest okrągła, nie jest to idealne koło, jest to elipsa. Bo właśnie orbita może być albo eliptyczna, albo okrągła. Co prawda idealnego okrągu ciężko uzyskać, ale tak można założyć, że też są idealnie okrągłe orbity, albo bardziej przypominające kształt okrągły. I na takiej orbicie eliptycznej możemy, jak widzimy, łatwo wyznaczyć dwa punkty, które to określają odległość od Ziemi. Jeden punkt, ten na przykład perycentrum, to jest punkt na orbicie najbliższy Ziemi. A z kolei apocentrum jest to punkt najdalej oddalony od Ziemi. Tutaj, jak widzicie, podałem tych nazw kilka. W nawiasach jeszcze podałem nazwy angielskie, bo też często się pojawiają w symulatorze. I ogólnie takie dwa punkty to właśnie to są apsydy. Są te dwie apsydy, apocentrum i perycentrum. Ale dodatkowo dla każdego osobnego ciała niebieskiego, jak na przykład nasza planeta Ziemia, czy też Słońce, czy też dowolnie inna planeta w naszym Układzie Słonecznym, otrzymały takie obiekty własną swoją nazwę na apocentrum i perycentrum. I na przykład dla Ziemi jest to apogeum i perygeum. Także można powiedzieć, że te dwie nazwy są równoważne, jeżeli chodzi o na przykład perycentrum. Na przykład perycentrum dla Ziemi nazywa się perygeum, tak? A apocentrum dla Ziemi nazywa się apogeum. Inne planety czy Słońce będą miały te nazwy troszkę inne. Ale nas tutaj oczywiście interesuje Ziemia, no bo będziemy orbitować wokół Ziemi, więc możemy spokojnie używać na przykład apogeum i perygeum. Jak wrócimy do symulatora i tutaj włączymy sobie HUD, to tutaj zobaczymy też te dwie zmienne. To jest to apoapsis i periapsis, czyli po polsku apocentrum i perycentrum, czyli apocentrum jako najdalszy punkt od Ziemi, a perycentrum najbliższy punkt Ziemi. No w tej chwili jesteśmy na Ziemi, więc to wygląda tak, jak wygląda. To dopiero ma sens odczytywanie tych wartości, jak będziemy na orbicie. Ale tu na przykład właśnie na tym właśnie head-up display mamy te dwie informacje zawarte i jest odległość podawana w kilometrach. I wracając do planszy, mając te dwa punkty, możemy sobie wyznaczyć dwie osie, tak? Oczywiście, jeżeli połączymy te dwa punkty, uzyskamy pierwszą oś, jest to oś wielka. A dlaczego wielka? No bo jest największa, bo ta druga oś pionowa jest mniejsza. To jest oś mała, a tu mamy oś wielką i mamy coś takiego jak półoś wielka, oznaczana literką A, po angielsku semi-major axis. I półoś wielka jest to pierwszy taki parametr, który opisuje orbitę. Jest to opis keplerowski, bo są różne opisy orbit, ale my będziemy tutaj omawiali ten keplerowski, jako że jest jakby dla nas ludzi najbardziej przyswajalny, można powiedzieć. No i ta półoś wielka to jest oczywiście jakaś liczba, na przykład w kilometrach, pewien dystans, tak, czyli ile wynosi, tak, ta półoś wielka, czyli jest to połówka osi wielkiej, dlatego pół. No i ta wielkość właśnie mówi nam, daje nam jakieś wyobrażenie o wielkości orbity. No bo im większa ta liczba, na przykład w kilometrach, czy w milach morskich, czy w jakiejkolwiek innej jednostce, no to oczywiście tym większa ta orbita. Idąc dalej, tu jeszcze sobie musimy po drodze omówić coś takiego jak ognisko, czyli fokus i długość ogniskowej. Tutaj mając eliptyczną orbitę, mamy dwa punkty ogniskowej. I takie punkty możemy sobie wyznaczyć tutaj ze wzoru, gdzie C, czyli długość ogniskowa, równa się A do kwadratu, a to jest pół oś wielka, czyli pół oś wielka do kwadratu, minus B do kwadratu, a B do kwadratu to będzie pół oś mała. Tutaj nie mam to na rysunku zaznaczone, ale to jest oczywiście ta półoś mała, pionowa. No i to wszystko pod pierwiastek. I dostajemy pewną odległość. I ta odległość to jest właśnie od centrum tutaj przecięcia się tych osi do właśnie ogniska. I w ten sposób możemy sobie wyznaczyć, gdzie te ogniska się znajdują. Tutaj, jak widzimy, to ognisko jest w centrum
masy tego układu orbitalnego, czyli w centrum Ziemi, tutaj można powiedzieć w tym wypadku. No a to drugie ognisko jest po prostu takim odbiciem lustrzanym, ale no, z drugiej strony gdzieś tam w próżni po prostu. Tutaj nie mamy żadnego odniesienia. Ciekawą właściwością tego ogniska jest to, że właśnie jak połączymy linię z ogniska do dowolnego punktu na orbicie, na przykład tutaj, gdzie znajduje się nasz orbiter, to suma tych dwóch linii będzie równa osi wielkiej. Taka jest zależność tych ognisk. Także mając tę ogniskową, długość ogniskowej, możemy teraz wyznaczyć sobie coś takiego jak mimośród, po angielsku eccentricity. No, mimośród jest to oznaczone literką E i jest to po prostu proporcja C do A. C, czyli długość ogniskowej, podzielić na pół oś wielka. I otrzymamy pewną liczbę, która nam będzie mówiła, jaki kształt ma orbita. Czy będzie to orbita bardziej okrągła, czy idealnie okrągła wręcz? Czy może będzie to orbita bardziej eliptyczna? I na przykład jak wyliczyłem sobie tą wartość dla mojej orbity, którą tutaj narysowałem, mojej elipsy, to wyszło mi, że ta właśnie, że ten mimośród równa się 0,5. No i właśnie dla orbit ten mimośród przyjmuje wartości od 0 do 1. Tutaj to zawarłem, te różne wartości mimośrodu. Jeżeli E równa się dokładnie 0, to oznacza, że mamy do czynienia z idealnym kołem, czyli orbita jest idealnie okrągła. Jeżeli E zawiera się między, tak, jest większe od 0, ale mniejsze od 1, no to jest to po prostu orbita eliptyczna. Oczywiście im E jest bliższe 0, tym bardziej okrągła jest to orbita, a im bardziej idzie w stronę jedynki, tym bardziej jest to eliptyczna orbita. No u mnie jest to tak po środku, tak, można powiedzieć. Wyszło mi 0,5, czyli jest to tak między kołem, a między taką bardzo wydłużoną elipsą. Jeżeli E równa się 1, to dostajemy parabolę, a jeżeli E jest większe od 1, to dostajemy hiperbolę i to oznacza, że orbiter uciekłby z takiej orbity. To oznacza, nie krążyłby wokół Ziemi, tylko wydostałby się z grawitacji Ziemi i zaczął na przykład krążyć wokół Słońca. Także można powiedzieć, że zawsze jak ten mimośród orbity jest większy od 1, to oznacza, że no, obiekt nie będzie orbitował wokół tej, wokół danego ciała niebieskiego, tylko po prostu ucieknie z tej orbity. A jeżeli jest to mniejsze niż 1 albo równe 1, to oznacza, że tak, jesteśmy, będziemy krążyć wokół tego ciała niebieskiego, no i to nam określa wtedy dokładnie kształt tej orbity. Także to jest drugi parametr opisujący orbitę w układzie keplerowskim. I żeby pokazać kolejne tutaj elementy orbity, posłużę się takim programem GMAT, jest to General Mission Analysis Tool. Jest to program od NASA, open source'owy. Można go sobie pobrać z SourceForge'a. Tutaj możemy właśnie bawić się orbitami i zobaczyć, jak to wygląda w przestrzeni 3D, co jest bardzo pomocne. Na przykład teraz, kiedy będziemy poznawali kąty, jakie tutaj opisują orbitę. I pierwszym kątem i trzecim zarazem parametrem opisującym orbitę będzie inklinacja, czyli w polsku też mówiąc, z polskiego na polskie, jest to pochylenie orbity. Jest to pochylenie orbity względem płaszczyzny równika. Bo tutaj jak zobaczymy w oddali, jak oddalę ten widok, no to przyjęto coś takiego jak właśnie układ współrzędnych dla Ziemi, osie X, Y, Z. Oś Z jest to oś, która pokrywa się z osią obrotu Ziemi. A oś X wskazuje na równonoc wiosenną. A Y jest to po prostu, no, tak powiedzmy, wektor normalny między osią X a Z. Także mamy wyznaczone takie trzy osie i po prostu osie X i Y wyznaczają płaszczyznę, oczywiście, równika. No co fajnie widać na tej, w tym programie, bo tutaj mamy, tak, tą oś równika, tą siatką niebieską narysowaną. Jeżeli to sobie przybliżymy, to zobaczymy, że teraz tak, jak tutaj zobaczymy, o, ten równik, tą płaszczyznę równika na niebiesko. No i tu mamy naszą orbitę i widać, że ta orbita jest tutaj pod pewnym kątem. I ten kąt jest właśnie tutaj inklinacja orbity. No i co jest właśnie fajne w tym programie, że my możemy sobie tą orbitę dowolnie zmieniać i manipulować. I jeżeli tu sobie otworzymy i zmienimy teraz, mamy inklinację 30 stopni.
Tak, może tak po kolei. Tutaj mamy właśnie ten parametr semi-major axis, czyli półoś wielka. Ja tutaj dałem 10 tysięcy, on mi tu trochę zaokrąglił niefajnie tą liczbę, ale to jest po prostu 10 tysięcy. Tutaj mamy mimośrodowość, ja tutaj wpisałem 0,3, ale też mi tu niefajnie jakoś pozaokrąglał. No i mamy kąt inklinacji 30 stopni. Teraz jeżeli to sobie odpalimy, to też mamy fajną animację naszego tutaj orbitera, który gania po tej orbicie. No i możemy tutaj sobie to zmienić. Możemy dać na przykład inklinację 0, co oznacza, że orbita będzie leżała idealnie na płaszczyźnie równika. I możemy to też sobie zobaczyć. Teraz widzimy właśnie, że tak, orbita leży idealnie na płaszczyźnie równika. I też widzimy to na tym drugim obrazku, który obrazuje Ziemię w rzucie 2D. Tak, jeżeli mamy inklinację 0, to widzimy, że rysuje nam się kreska idealnie na równiku. Tak, czyli ta orbita leży idealnie na równiku i nasz orbiter zostawia ślad jakby na Ziemi, idealnie po równiku. Jeżeli ja tą inklinację zwiększę, dajmy 45 stopni teraz i uruchommy to, tak to widzimy teraz na mapie 2D, że tutaj tworzyć taki ślad sinusoidy jakby, można powiedzieć. Tu też widzimy teraz nachylenie 45 stopni. No jakby teraz z czego wynika ta sinusoida? No oczywiście jakbyśmy przecięli naszą kulę ziemską, no albo inaczej, jak widzimy, jak ten tutaj czerwony ślad zostawia, tak zostałby przełożony na właśnie mapę 2D, tak jak tutaj, no to zobaczymy, że powstanie właśnie taka sinusoida, tak? Będziemy się przecinali tutaj przez różne obszary, tak? Raz na północy, raz na południu kuli ziemskiej. No i to odzwierciedla ta sinusoida. I też zauważmy, że jak dałem 45 stopni, to rzeczywiście najdalej wysunięte te punkty są właśnie na szerokości geograficznej 45 stopni. Na południu 45 stopni, jak i na północy 45 stopni. Jeżeli zmienię ten parametr na, dajmy na to 30 stopni, tak, to widzimy, że przy inklinacji 30 stopni jakby nasza tutaj ta trajektoria, ten ślad na mapie 2D nie przekroczy szerokości geograficznej 30 stopni. Tak, tu mamy 30 stopni, tutaj mamy na północy 30 stopni. No i możemy też dać na przykład inklinację 90 stopni. I teraz mamy orbitę biegunową, tak, czyli można powiedzieć tutaj na mapie 2D to widać. Po prostu rysują się wręcz pionowe kreski. No one nie są idealnie pionowe, dlatego że się Ziemia obraca, tak, Ziemia się obraca na wschód, więc ta linia ucieka. No ale mamy takie pionowe kreski bardziej. No i tak wygląda orbita biegunowa. Czyli widzimy, że tu jest kąt między płaszczyzną równika właśnie 90 stopni. No i jeżeli mamy właśnie orbitę, która leży pod kątem od 0 do 90 stopni, to mamy do czynienia z orbitą progresywną. Tutaj chodzi o to, że nasz orbiter porusza się w tą samą stronę, co obrót Ziemi. To teraz widać na tym 3D. Także orbiter porusza się na wschód i Ziemia obraca się na wschód. I tak się dzieje, jeżeli mamy właśnie kąt inklinacji od 0 do 90. A jeżeli mamy więcej niż 90, co sobie teraz ustawimy? Na przykład dajmy 120. Tak, i teraz widzimy, że orbiter krąży w przeciwną stronę, czyli na zachód, a Ziemia obraca się na zawsze na wschód. No jest to wtedy orbita, można powiedzieć, wsteczna. I kolejnym tutaj elementem opisującym orbitę, jak tutaj sobie zobaczymy, jest coś takiego jak RAAN i to jest kolejny kąt, a jest to skrót od Right Ascension on the Ascending Node. Jak to wytłumaczyć? Ok, najpierw musimy sobie wytłumaczyć, co to jest Ascending Node, czyli węzeł wstępujący, mówiąc po polsku. A węzeł wstępujący to jest punkt, w którym nasza orbita przecina płaszczyznę równika. No tutaj jak sobie zobaczymy, tak, będzie to mniej więcej tutaj ten punkt.
Tak, o tutaj. No jest to też punkt wstępujący, dlatego że jeżeli nasz orbiter właśnie tutaj obraca się na wschód, więc tutaj, jeżeli przecina równik, idąc właśnie od części południowej, przecina równik i idzie na północną część tutaj kuli ziemskiej, no to jest to właśnie węzeł wstępujący. A z drugiej strony tutaj mamy węzeł zstępujący, no bo orbiter jakby zstępuje z północy na część kuli południowej. No i to są takie dwa punkty, czyli takby punkty, w którym mamy to przecięcie miejsca orbity z płaszczyzną równika. No i to jest węzeł wstępujący. No a ten right ascension to jest właśnie kąt, jaki tworzy się między osią X, no a właśnie tym punktem przecięcia się orbity z płaszczyzną równika. Tak, czyli ten cały parametr RAAN to jest właśnie kąt, u mnie jest to 60 stopni między osią X, czyli tą czerwoną linią, a tutaj tym punktem. No i to oczywiście określa też nam położenie całej tej orbity. Jeżeli ja ten kąt teraz sobie na przykład zmienię na 0, czyli damy 0 stopni i uruchommy to, no to co się zmieniło? No właśnie widzimy to, że nasz ascending node jest dokładnie tutaj na osi X leży, czyli tworzy kąt z osią X 0 stopni. No i widzimy, że położenie właśnie naszej orbity się zmieniło. Kąt inklinacji się nie zmienił, tak, ale nastąpiło przesunięcie właśnie względem tego kąta do węzła wstępującego. Ok, wróćmy może 60, jak było. I kolejny parametr AOP oznaczony tutaj w tym programie to jest argument of perigee, czyli po polsku mówiąc argument perigeum. I to też jest kąt, jak widzicie. U mnie jest to 90 stopni, tylko tam zaokrągliło mi się. I tutaj jest to z kolei kąt od węzła wstępującego do perygeum naszej orbity. Perygeum, jak pamiętamy, jest to najbliższy punkt na orbicie. Myślę, że jest to mniej więcej to miejsce, gdzie teraz znajduje się orbiter. I tak, czyli będzie to kąt między tutaj naszym węzłem wstępującym, a właśnie perygeum naszej orbity. I ostatni parametr, tutaj oznaczony TA, to jest z angielskiego true anomaly. Po polsku mówiąc anomalia prawdziwa. I to też jest kąt. I anomalia prawdziwa po prostu nam określa, w którym miejscu na tej orbicie opisanej przez 5 powyższych argumentów, tak, w którym miejscu znajduje się nasz orbiter. A jest to po prostu też kąt, jaki tworzy tutaj tak, pozycja orbitera, a perygeum orbity. Także jest to jedyny parametr, który zmienia się tu teraz tutaj w czasie, tak, bo orbiter ciągle krąży wokół tutaj Ziemi. I ta prawdziwa anomalia nam się ciągle zmienia w czasie, co też widzimy na animacji, że orbiter krąży, a sama orbita stoi jakby w miejscu. Jest jakby w tym układzie współrzędnych ustawiona na stałe. Jak widzimy też na animacji, Ziemia się obraca, ale orbita się nie obraca razem z Ziemią, orbita po prostu ciągle stoi w miejscu, jest opisana przez 5 parametrów, plus ten szósty, prawdziwa anomalia, która mówi, gdzie znajduje się, w którym miejscu znajduje się ten orbiter. No i przebrnęliśmy przez te 6 parametrów opisujących orbitę. No i wracając do Flight Gear i naszego wahadłowca, wejdźmy tu sobie w Launch Guidance. No i teraz jesteśmy w stanie chyba bardziej zrozumieć te parametry. Tutaj jeszcze jedna rzecz. Mamy napis Active. Oznacza to, że teraz w tym okienku nic nie zmienimy. Możemy tu sobie suwać te suwaczki, ale to nie będzie miało wpływu. Dlatego, że tak, te parametry już są jakby podane do naszego komputera pokładowego, który będzie nas tutaj prowadził podczas startu. No i te parametry, skąd one się wzięły? One się oczywiście wzięły, jak mówiłem chyba w poprzednim odcinku, z tak zwanego pliku misji. A plik misji, zobaczmy sobie, gdzie on się znajduje. Wejdźmy sobie do katalogu dokumenty, moje dokumenty, Flight Gear, tu jest Aircraft, oficjalny hangar, bo ja to mam zainstalowanego
tego wahadłowca z oficjalnego hangaru, dalej Aircraft, Space Shuttle. I to jest katalog Mission. I w nim znajdują się w tej chwili trzy pliki różnych misji. Domyślnie wczytuje się ten plik Mission XML. I my z launchera nie musieliśmy nic zmieniać, on domyślnie się wczytuje. I jeżeli go sobie edytujemy, tak, widzimy tutaj po prostu plik XML, który ma mnóstwo różnych parametrów uruchomieniowych, może nie tyle uruchomieniowych, co startowych dla właśnie naszego wahadłowca. I na przykład to, co jest podane w okienku Launch, znajduje się tutaj w tym tagu Launch. Na przykład mamy coś takiego jak Target Inclination, 32,5 stopnia. No i tu widzimy, że to jest właśnie to, 32,5 stopnia Target Inclination. No i oczywiście mamy mnóstwo też tutaj innych parametrów. Mamy też na przykład target apoapsis 170 mil i tu też jest 170 mil, czyli to zostało po prostu wczytane z tego pliku XML. My ten plik możemy sobie edytować, to może nie jest dobry pomysł, oczywiście też możemy go edytować i wtedy tutaj nasze zmiany zostaną zaaplikowane, ale lepszym pomysłem by było skopiowanie tego pliku i podanie poprzez launcher jako parametr, można podać jaki plik misji konkretnie chcemy wpisać. Ważne jest, że ten plik misji musi się ciągle znajdować w tym samym katalogu, czyli właśnie w Space Shuttle Mission. Nie możemy zmienić lokalizacji tego pliku, a jako parametr podajemy tylko nazwę pliku. To jest właśnie może troszkę niefajne, że nie możemy wyjść z tego katalogu, no ale tak to zrobiono w tej chwili. Tu też ważne jest to, że jeżeli chcemy daną taką sekcję aktywować, to musimy tutaj w Section Defined ustawić wartość true. Jeżeli jest false, tak jak tutaj, to te ustawienia nie będą wczytywane podczas startu Flight Gear, a te z wartością true będą, więc tak, jeżeli tu chcemy coś zmienić, na przykład dodać sobie na przykład jakiś payload, jakiś ładunek, czy ustawić wagę tego ładunku, zmienić ją, no to musimy tu najpierw też ustawić true, tak jak widzimy to tutaj. Dobrze, ja w pliku misji nie będę się teraz zagłębiał, bo to może jest też i temat na inny odcinek, żeby to sobie bardziej zgłębić. W każdym razie warto wiedzieć, skąd to się bierze, że to jest po prostu takie ustawienia wstępne naszego w ogóle całego wahadłowca. Tu są też także trajektoria lotu naszego wahadłowca, co też jest ważne, w jaki sposób startujemy. Jest to istotne dlatego, że możemy, jeżeli tu coś pozmieniamy niewłaściwie albo z niewłaściwego miejsca będziemy się uruchamiać z domyślnymi na przykład tymi parametrami startu, no to może dojść do katastrofy i tutaj tak po prostu dojdzie do jakichś niewłaściwych naprężeń konstrukcyjnych przed momentu skręcającego skrzydło i możemy na przykład zakończyć naszą przygodę zaraz po starcie. Także najlepiej się ustawiać w miarę, przynajmniej na początku, jeżeli jeszcze nie jesteśmy dobrze obeznani z wahadłowcem, na domyślnych parametrach. Jestem już lekko na zmienionych parametrach, bo zmieniłem sobie kąt heading, co pokazywałem w poprzednim odcinku, ustawiłem sobie 0, bo ja chcę wystartować jak najrealniej się da tutaj z Launchpad 39A. A tutaj domyślna konfiguracja bazuje na heading 270, to tak na marginesie. Ale wróćmy do naszego okienka, bo znowu się rozgadałem na inny temat. Czyli tak, mamy to aktywowane, żeby tutaj cokolwiek zmienić, musimy najpierw dać cancel, żeby ten active znikł. No i on tutaj nam zniknął. Teraz mamy przycisk Active, musimy też pamiętać, żeby po zmianach tutaj to aktywować, inaczej no, nie zadziała nam automatyczne naprowadzanie nas na właśnie tutaj odpowiednią orbitę. No i teraz możemy sobie pozmieniać te parametry niektóre. I zobaczmy sobie ten Target Inclination, czyli właśnie kąt pochylenia orbity względem płaszczyzny równika, jak już wiemy. Tak, w tej chwili mamy domyślnie 32,5. Ja będę ruszał tym suwakiem i zobaczmy sobie, tak, zmienia nam się kąt inklinacji jednocześnie, ale zobaczmy też, że jednocześnie zmienia nam się launch azimuth, czyli nasz azymut, na który się udamy zaraz po starcie, czyli nasz kierunek. Tutaj warto zaobserwować, jak to działa, że jeżeli damy maksymalnie w lewo, czyli na najmniejszy kąt inklinacji, to azymut nam się ustawia 90 i 90. Mamy dwie wartości. Dlaczego dwie wartości? Północna i południowa. Tak, i one są ustawione na 90, czyli w tej chwili jesteśmy ustawieni, nieważne czy wystrzelimy się bardziej na północ czy na południe, no bo nie wystrzeliwujemy się ani bardziej na północ, ani na południe, bo wystrzeliwujemy się dokładnie na wschód. Ale jak zmienię ten kąt inklinacji, trochę go zwiększę, to widzimy, że te wartości się rozjeżdżają. Patrząc na przykład na północ, to ta wartość się zmniejsza od 90 i się zmniejsza, 79 teraz jest, 60, 50 i tak dalej,
A z kolei na półkuli południowej patrząc, jak zacznę zwiększać kąt inklinacji, no to ta wartość się zwiększa od 90. Czyli można powiedzieć, że nasz azymut się rozjeżdża, idąc od 90 na wschód, tak, rozjeżdża się w stronę bardziej północy i południa. Co też warto zauważyć, tutaj mamy inklinację najmniejszą, jaką możemy ustawić w tej chwili, to jest 28,61 stopnia. No i skąd taka wartość? Jak pamiętacie może w poprzednim odcinku, to jest nasza szerokość geograficzna, jaką sobie ustawiliśmy startową, jako nasze miejsce startowe, czyli Launchpad 39A. Więc inklinacja zależy od naszego miejsca startu, a dokładnie od właśnie szerokości geograficznej. Im bliżej będziemy równika, tym mniejszy kąt inklinacji uzyskamy. No i teraz możemy tylko ten kąt inklinacji sobie zwiększyć. Tutaj maksymalnie oczywiście do 90 stopni, co uzyskamy w ten sposób właśnie orbitę biegunową. I tu widzimy nasze kąty azymutu. No tutaj jest akurat minus 3, nie wiem czemu nie 0, jest jakieś jeszcze przesunięcie o 3 stopnie, jak widzę, tu jest 180 na południe. Tak, czyli tutaj byśmy się teraz wystrzelili idealnie na północ, no może nie tak idealnie, bo idealnie to było 0. No ale że prawie, że na północ minus 3 stopnie, a tutaj na południe 180 stopni, czyli kierunek południowy. Może żeby lepiej to zobrazować, bo na tym okienku Flight Gear nie za bardzo to widać, ja tutaj jeszcze przygotowałem plansze, które to może też bardziej zilustrują. Tak, nasze miejsce startowe, tutaj przylądek Canaveral Kennedy Space Center i mamy nasz azymut 90 idealnie na wschód. Tak, tak byśmy chcieli wystartować idealnie na wschód. I tutaj to miejsce nasze startowe ma szerokość geograficzną 28,6 stopnia około. Czyli tą sytuację, żeby ją sobie tutaj zobrazować we Flight Gear, to musimy przesunąć się tym suwakiem maksymalnie w lewo teraz, tak, i mamy naszą inklinację równą naszej szerokości geograficznej, 28,6, no i mamy azymut dokładnie 90 stopni na wschód, tak, więc to jest taka sytuacja. No i tutaj jeszcze sobie dodam azymut północ-południe, tak, czyli 0 stopni północ, dokładnie północ i azymut 180 stopni południe. No i teraz, jeżeli byśmy zmieniali kąt inklinacji, zróbmy to sobie we Flight Gear, tak, jeżeli zmienię teraz kąt inklinacji na, powiedzmy, 50,13 stopni, widzimy, że nasze azymuty się rozjechały od 90 stopni bardziej w stronę północy i od 90 stopni bardziej na południe, drugi azymut. I to też zobaczymy na planszy, na przykład tutaj teraz, tak. Czyli zmieniając kąt inklinacji pochylenia naszej orbity, zmieniliśmy tutaj szerokości geograficznej 28, weszliśmy na 50,13, tu jest ta szerokość geograficzna jednocześnie. No i tutaj Flight Gear nam pokazuje dwa azymuty, jakie możemy się teraz wystrzelić. Albo północny na 45 stopni, albo na południowy na azymut 135 stopni. Czyli to są kierunki, w jakie możemy się wystrzelić w tej chwili. I mamy dwa do wyboru. Dlatego Flight Gear pokazuje tutaj ten radio button, że możemy sobie teraz wybrać, w który kierunek chcemy się wystrzelić. Czy południowy, czy północny. Ale właśnie co warto zauważyć, że możemy mieć najmniejszy kąt inklinacji tylko 28,6, gdy chcemy się wystrzelić idealnie na azymut 90 stopni. Możemy tylko teraz zwiększyć ten kąt inklinacji. Na przykład teraz zwiększyliśmy sobie na 50,13, ale nie możemy już go zmniejszyć. Tak, idąc teraz tutaj dalej, tutaj wkleiłem okienko z Flight Gear, które też ilustruje ślad orbity na mapie 2D. I tutaj na przykład widzimy, jak wystrzeliłem się właśnie na ten azymut 135 stopni na południe. No i tutaj mam przewidywaną na moją orbitę, jak będzie wyglądała. No i będzie to wyglądało tak, że nieważne, czy się wystrzelę na północ czy południe, bo jeżeli chodzi o inklinację, to zawsze dostaniemy inklinację 50,13. No bo jeżeli na przykład wystrzelę się teraz tutaj na północ, w stronę północną na 45 stopni, no to wystrzelę się właśnie w tym kierunku, jak wskazuje strzałka i tutaj osiągnę maksymalną szerokość geograficzną 50,13. Następnie tam pójdę w drugą stronę Ziemi i tutaj wyjdę od południa znowu tutaj w tą stronę i tak dalej. A jeżeli wystrzeli się na południe, no to będzie tak samo. Też osiągnę tutaj maksymalną inklinację 50,13, tyle że na biegunie południowym. I tutaj ta sinusoida nam tutaj wyznacza tą inklinację maksymalną. Na północy
tak? Tutaj będę miał maksymalnie na przykład w tym punkcie 50-13 stopni, a tutaj na południu 50-13, więc od miejsca startowego możemy tylko zwiększyć kąt inklinacji, nie możemy go zmniejszyć. A żeby zmniejszyć kąt inklinacji, no to musielibyśmy właśnie ustawić nasze miejsce startowe bliżej równika. Jeżeli się ustawimy idealnie na równiku, no to wtedy możemy uzyskać kąt inklinacji 0 stopni i po prostu zasuwać idealnie po płaszczyźnie równika. Czyli podsumowując, jeżeli chodzi o ten suwak target inclination, można powiedzieć, że idąc tutaj od najmniejszej wartości inklinacji mamy jakby strzałki azymutu północnego i południowego pokrywają się idealnie na wschód, na 90, a jeżeli zwiększamy inklinację, to te dwie strzałki zielone, które były na tamtej planszy, jakby rozjeżdżają się z kierunku wschodniego na północ i na południe, aż mogą się rozjechać właśnie pionowo do góry i pionowo w dół na kąty 0 i 180. I kolejna plansza, jeżeli chcemy jak najbardziej realistycznie startować, to tutaj zrobiłem screena z pewnego oficjalnej dokumentacji od NASA, która tutaj pokazuje miejsca startowe na przykład w Kennedy Space Center oraz inklinacje oraz azymuty, jakie w rzeczywistości wykorzystywano przy startach, dlatego że to miejsce startowe ma pewne ograniczenia. Ograniczenia spowodowane lądem, bo tutaj oczywiście z powodów bezpieczeństwa unikano startów, żeby wahadłowiec miał pod sobą jakiś ląd, dlatego tutaj na przykład z Kennedy Space Center maksymalna inklinacja wynosiła 57 stopni. No minimalna tutaj podano 28,5. A to oznacza, że azymuty były w zakresie tak 35 stopni do 120 stopni. Nie latano na przykład tutaj na azymut 20 stopni czy 10 stopni i tak dalej, bo to już by oznaczało, że na przykład zrzut rakiet na paliwo stałe odbywałby się nad lądem, no co było niebezpieczne oczywiście. Więc tutaj operowano w zakresach bezpiecznych nad oceanem, tak żeby te rakiety tam, które są później odczepywane, no nikogo nie zabiły po prostu. No i mamy jeszcze tutaj miejsce startowe Vandenberg. Ono było używane chyba na początku tam programów misji wahadłowców. Później zostało zlikwidowane z tego, co czytałem. Ale ono z kolei było też ustawione dlatego, że ono umożliwia, jak widać, start na zachód, a także na południe, czyli tutaj można uzyskać orbitę biegunową. Na przykład z Kennedy Space Center jest to niemożliwe, no bo to oczywiście wynika z zakresów, jakie tutaj używano w ramach bezpieczeństwa. No a tutaj możemy się na przykład wystrzelić na zachód, na południe, tak, obrać takie azymuty. Oczywiście później chyba to zlikwidowano, bo jest to jednak nieopłacalne, tak, startowanie na zachód, jakby pod prąd z ruchem obrotowym Ziemi. No tutaj wymagało to po prostu większego zużycia paliwa, więc nie było to zbyt opłacalne. Dobra, wracając do Flight Gear, tutaj mamy tę naszą inklinację. Stawmy się może na tą wartość mniej więcej domyślną, 32 tam było i pół. Tak, i teraz możemy wybrać, czy chcemy się wystrzelić na azymut północny czy południowy. I tutaj też mamy kolejny parametr, jest to Ascending Node Longitude, czyli jest to długość geograficzna naszego punktu węzła wstępującego. W tej chwili będzie on wynosił 229 stopni. To oczywiście to też się zmienia wraz z zmianą inklinacji, jak widać. No ale tu mamy tylko taką informację, ile to będzie wynosił ten węzeł wstępujący. Tu możemy też zaznaczyć tego checkboxa, żeby zrobić sobie jakiś taki minimalny offset. Jak widać, to jest z zakresu od minus 1 stopni do 1 stopni na plusie, możemy sobie tak zrobić taki offset, czyli przesunięcie tego węzła wstępującego, ale w sumie nie musimy tego robić. I ostatni suwaczek to jest docelowe apocentrum, czyli ten punkt najdalej oddalony na orbicie od Ziemi. No i domyślnie wynosi 170 mil. My to możemy sobie też zmienić. Mamy od 100 mil do 350 mil. Należy też wziąć pod uwagę, że jeżeli będziemy też mocno obciążeni, to też zależy właśnie od obciążenia, możemy nie być w stanie od razu wejść na taką orbitę, jaką sobie tutaj ustalimy, jeżeli też ustalimy zbyt wysoką, na przykład 350 czy 300, wtedy też będzie potrzebne odpowiednie wypalanie jeszcze silników na orbicie, tak żeby wejść na wyższą orbitę, ale to sobie oczywiście zobaczymy później. No około 170 powinniśmy być w stanie się wystrzelić.
Ale ja też może zostawię wyższą, na przykład 200. No i teraz, jeżeli chcemy takie parametry zachować, to dajemy Activate. I tak ważne jest, żeby tu był napis Active, co oznacza, że to zostało wprowadzone do naszych komputerów nawigacyjnych, startowych, i autopilot w ten sposób nas wyprowadzi na taką orbitę. Dobrze, także to tyle będzie na ten odcinek. Myślę, że tutaj dużo było teorii, ale dosyć ważnej, żeby tutaj zrozumieć też te wszystkie parametry, jakie oferuje nam FlightGear i ten wahadłowiec. Więc w następnym odcinku omówimy sobie już bardziej kokpit. Także dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć Wam!